Dziś pojawiło się sporo informacji z kierunku Kurska. Tutaj po ponad miesiącu gromadzenia dodatkowych sił do ostatniego kontrataku Rosjanie ponownie zdecydowali się zaatakować ukraińskie pozycje penetrując zachodnią flankę o 10 km. Ukraińskie dowództwo rozumiejąc niebezpieczeństwo potencjalnego rosyjskiego przełomu w kursku natychmiast zainicjowało kontrataki w celu zniszczenia nadmiernie rozciągniętych sił rosyjskich usuwając już ponad 5 km. Po odzyskaniu kontroli nad nagostymi pobliskimi obszarami element zaskoczenia zniknął, co skłoniło rosyjskie jednostki szturmowe do wzmocnienia Drugiej fali kontrofensywy. Aby to wesprzeć, rosyjskie dowództwo zwiększyło liczbę żołnierzy w regionie z 30 tysięcy do 50 tysięcy, to znaczące wzmocnienie ich kontrofensywy zmieni dynamikę walk w Kursku, gdzie siły rosyjskie przewyższają liczebnie Ukraińców co najmniej 3 do jednego. Wzmocnienia te były możliwe dzięki przesunięciu wojsk skupieńska czas i trecka i innych obszarów, co osłabiło ofensywne wysiłki Rosji w tych rejonach. Po przesunięciu wielu sił Rosjanie skoncentrowali swoją ofensywę w kursku rozmieszczając kolumny pancerny wzdłuż drogi Korewosłuża w kierunku Zeleni Szlak. Osada znajduje się na ważnym skrzyżowaniu dróg kluczowym dla ukraińskich szlaków zaopatrzeniowych dla pobliskich wiosek Lubimowka to i Nowojanowka. Zabezpieczenie zarówno wioski, jak i skrzyżowania umożliwiłoby siłom rosyjskim atak na częściowo otoczone pozycje ukraińskie w tych wioskach lub zmuszenie ich do odwrotu. Siły rosyjskie zdecydowały się nacierać bezpośrednio wzdłuż autostrady, ponieważ linia frontu w tym obszarze była nieokreślona. Wojska ukraińskie skoncentrowały swoją obronę głównie w miastach Hanina, na otwartym terenie, gdzie okopy i forcyfikacje nie zostały zbudowane do trwałej obrony. Materiał film pokazuje rosyjską kolumnę składającą się z ponad 30 pojazdów opancerzonych, która bez oporu posuwa się wzdłuż autostrady. Szybko wkroczyli, zdobyli Zeleni Szlak oraz kluczowe skrzyżowanie dróg. Sukces ten miał jednak swoją cenę, ponieważ ukraińscy oficerowie potwierdzili, że 15 z 30 rosyjskich pojazdów opancerzonych zostało zniszczonych podczas ataku. Pełne nieocenzurowane nagranie z rosyjskiego ataku można znaleźć na naszym kanale Telegram poprzez link w opisie. Pogarszając sytuację, rosyjski 10-kilometrowy atak ominął główną ukraińską obronę, docierając na tyły w pobliżu skrzy... Gdzie stacjonowali ukraińscy operatorzy dronów? Pozwoliło to rosyjskim szturmowcom schwytać dziewięciu operatorów, którzy nie byli świadomi podejścia wroga. Ostatecznie siły rosyjskie odzyskały znaczną część autostrady Korei Niewosudża wraz z Leniszlak, Waniwką i Połową Leonidowa. Pomimo posunięcia się naprzód o 10 kilometrów, Rosjanie rozciągnęli swoje linie na prawie 30 kilometrów, co postawiło ich w niepewnej sytuacji. Posunięcie to stworzyło kocioł, w którym siły ukraińskie rozmieściły się w Olgowce i Matwiejewce na północy oraz Liubimiewce na południu, tworząc pułapkę przypominającą Szczemki. Z tych dogodnych pozycji wojska ukraińskie rozpoczęły kontrataki mające na celu odcięcie sił rosyjskich wzdłuż autostrady, próbując okrążyć i zniszczyć grupę szturmową w Zeleni Szlak, zamykając wokół nich szczęki. Natychmiast po rosyjskim przełamaniu siły ukraińskie rozpoczęły kontratak, odbijając Leonidowo i Nowo Iwanivkę, odzyskując prawie 5 km rosyjskich zdobyczy. Pokazało to, że siły ukraińskie zachowały zdolność ofensywną pomimo ciężkiego rosyjskiego ataku, podczas gdy Rosjanie ponosząc znaczne straty z trudem utrzymywali swoje pozycje. Po utracie 50% Pojazdów i żołnierzy, Rosyjska Grupa Szturmowa prawdopodobnie nie odzyska sił ze względu na ich wrażliwą pozycję. Tymczasem, siły ukraińskie Wolgowce, Matwiejewce i które poniosły minimalne straty, mogą atakować autostradę zaopatrującą rosyjskie oddziały w Zeleni Szlak. Siły rosyjskie są zagrożone okrążeniem, zniszczeniem i załamaniem, jeżeli nie zintensyfikują ataków na swojej flance. Ogólnie rzecz biorąc, siły ukraińskie z powodzeniem powstrzymały rosyjskie ofensywy w Charkowie, i Fjarzy, turecku i na innych kluczowych frontach, zmuszając do przesunięcia ponad 50 tysięcy żołnierzy. Do Kurska. Warto zauważyć, że ukraińscy żołnierze szacowali, że mogą utrzymać czas i fiar tylko do końca lata, ale operacja w Kursku całkowicie zatrzymała rosyjskie postępy w tym miejscu na ponad trzy miesiące. Podczas gdy niedawne zdobycze Rosji w Kursku są znaczące, narazili się na skoordynowany ukraiński kontratak, który mógłby ich odepchnąć i zamknąć wokół nich szczęki. Przyszły rozwój wydarzeń będzie zależał od zdolności Rosji do ustabilizowania flanki i uzupełnienia strat, podczas gdy Ukraina musi zabezpieczyć swoje linie zaopatrzeniowe do miast na północ i południu do rosyjskiego natarcia, aby przygotować się na Dalsze kontrataki. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję. Rozważ dokonanie zakupów w sklepie internetowym UA Supporter. Można tu znaleźć wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko pokazać swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i do usłyszenia w następnym.